Proszę o zajęcie miejsca. Otwieram 50. sesję Rady Gminy Lipie. Na podstawie listy obecności 12 osób obecnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Witam przewodniczącego Rady Powiatu pana Zbigniewa Wyszczykowskiego, Wiśniaka, przepraszam. Witam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Stanisława Sieje. Witam państwa radnych, witam państwa sołtysów, witam panią wójt, witam pracowników Urzędu Gminy Lipie, witam mieszkańców Gminy Lipie. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, wybór sekretarza obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu 48 i 49 sesji Rady Gminy Lipie. Punkt piąty, powołanie komisji uchwał. Punkt szósty, wystąpienie zaproszonych gości. Punkt siódmy, informacja przewodniczących pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy, informacja wójta gminy Lipie z pracy za okres od 16 lipca do 12 września. Punkt dziewiąty, informacja wójta gminy Lipie z realizacji uchwał w okresie 16 lipca do 12 września oraz realizacji wniosku 48 sesji Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2026. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu. Punkt 16. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. Punkt 17. Zakończenie obrad 50. sesji Rady Gminy. Są inne jakieś wnioski? Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty. 12 głosów za. Punkt trzeci. Wybór sekretarza obrad. Poprosimy. Czy pan Cieśliński wyraża zgodę? Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Cieślińskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie obrad został pan Cieśliński. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu 48 i 49 sesji Rady Gminy Lipie. Protokół i pobytów do oglądu w Urzędzie Gminy. Proszę. To były realizacje w tym dniu zastępczym. Jedno posiedzenie do południa, a drugie posiedzenie było dotyczące tego punktu w sprawie zmiany uchwały. Także tutaj jest to bardzo rozpisane i dogodnie do rządu warto się zastanowić. Nie do wystąpienia na 29.
gdzie wójt pytał się mnie, dlaczego powołuje się na sprawozdanie miasta, bo on jest skorowany. Stwierdziłem, że gmina jest skorowana w księgowości. Uzupełnił mnie wypowiedź, że sprawozdanie finansowe miało pozytywną opinię i uczestniczyłem o taką część. Sprawozdanie finansowe miało pozytywną opinię i odpowiedziałem. I że uczestniczyłem w głosowaniu zatwierdzającym sprawozdanie, byłem za. No to tego nie mamy teraz. O tyle. To jest za przyjęciem protokołu bez czytania, bez poprawek. Te poprawki, to proszę się zapytać, czy radni to uzgadniają. To jest za wprowadzeniem poprawek pana Orzechowa. To jest za przyjęciem protokołu w całości z poprawkami. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt 5. Powołanie komisji uchwał. Prosimy. Pani Burmistrza. Pani Burmistrza. Panie Działski. Czy pani Burmistrza wyraża zgodę? Czy pan Niedzielski wyraża zgodę? Czy pani Krzak wyraża zgodę? To jest za przyjęciem powołania takiej komisji w składzie. Pani Burmistrza, pani Krzak i pan Niedzielski. Jednogłośnie, jednomyślnie za. Punkt 6. Wystąpienie zaproszonych gości. Proszę. Tylko że ta droga była trzy razy stawiana do dróg powodziowych
i nie przeszła weryfikacji. W którymś momencie komisja powiedziała, żebyśmy sobie nie robili z nich żartów, bo skoro pierwszy raz nie przeszła, no to tak to można byłoby wnioskować. I ta droga nie przeszła, nikt nic nie podmienia. Znaczy, nie można powiedzieć, jak już na tej sali padały, że odmieniono drogę Wielkopolskę, odmieniono drogę Warzywniewie projektu. Chciałbym również powiedzieć, że wiem doskonale, że prosiłem Radę, żeby jakąś kwotę przeznaczono na tą drogę Warzywniewie projektu, bo zarząd powiatu ustalił zasadę. Kto da pieniądze, to te drogi będą robione w pierwszej kolejności, dlatego że w drogach powodziowych przyznano na powiat 9 dróg. A powtarzam, droga była czwarta, ale gminy wyłożyły pieniądze, również gmina Lipie, wtedy niedużą kwotę, ale kwotą 20 tysięcy złotych staliśmy się jako piąta droga. Tak, bo zarząd piąta zasady, kto da więcej, to wcześniej będzie. A drogi, które nie dały gminy, jak gmina Opady, zostały z tyłu. I ta droga była jako droga piąta. I nie było, nigdy nie była jako droga pierwsza. To jest jeden. I również, jeżeli chodzi o drogę Rębielice, to nie była droga, która konkurowała z drogą Parzymiewie i Zbrojewską, bo to była droga ze środki Stetynu. I wiemy dobrze, że ta droga, to już wystarczy, o tą drogę to już pisano 4 lata temu. I ciągle ta droga nie zdobywała punktu. I nawet w ostatnim rozdaniu tegorocznym była jako droga rezerwowa. Ale po weryfikacji, po zrobieniu przetargu, ta droga się zakwalifikowała. I w tym momencie Zarząd Powiatu i Rada Powiatu podjęła decyzję, robimy drogę Rębielice. I nie było kosztem innej drogi. Zostały tam papierowe środki przesunięte z tych dróg, które były planowane. To również trzeba powiedzieć, że droga liczono, że droga Parzymiewie z Brojewską będzie robiona. Bo liczono, że przyjdą środki powodziowe. Ale chciałbym również zaznaczyć, że w tym roku była powódź. I trzeba było środki Warszawa przeznaczyła na ludziom tej pomocy powodziowej. I należało w pierwszej kolejności skierować jako pomoc powodziowa. I to było właściwie podjęte decyzja Warszawy. Bo ludzie byli zadani, trzeba im pomóc. I chciałbym również powiedzieć, że nie można tak mówić, że coś ktoś tam nie dopilnował. Było wszystko dopilnowane. I tak to wygląda. I także nie można mówić, że coś było nie tak zrobione. Jeśli chodzi o te naprawy bieżące, to są te naprawy bieżące. Chciałbym powiedzieć w taki sposób. Wiemy, że nad powiatem jest decyzją sądu cywilnego kwota do zapłaty za drogę Czepice Pana. I gdy będzie druga instancja, podtrzyma ten wyrok, to wtedy powiat, mimo że się odwoła na pewno, musi zapłacić ten kwotę. I te pieniądze leżą. I gdyby była tylko dzisiaj była sprawa, czy jutro, że my nie musimy tych pieniędzy płacić, to te pieniądze zostaną uruchomione na naprawie bieżące dróg, których również na naszej gminie jest dużo do remontu. Ale czekamy na tę decyzję na ekspanie. Pojawiło się światło w tunelu, dlatego że pan prezes Badrowski dostał wyrok karny. Półtora roku na 4 lata w zawieszeniu i zapłacenie kwoty 2,5 miliona złotych w firmie drogi. Także na dzień dzisiejszy jest to światło w tunelu. Jak są pierwszy ten cywilny, który nam się kazał zapłacić? Nie wiem, posłowie, ale jest wyrok, który zobowiązuje pana prezesa do zapłaty. To jest jedna. A druga rzecz jest taka, że o co było zawsze szumnie dużo. Ja chciałbym podkreślić jedną rzecz. O tyle było mowy, że o świętej pamięci Pułka coś zawinił czy nie zawinił. Zawinił jeden, że chciał zrobić drogę. To była jego wina. To można było przerwać robotę i zostawić przepisy kół szczepionkowych rozwaloną drogą na rok czasu. I to była. Innej winy uważam, że nie było. Żadnego początku to mówię. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Bo nawet tą sesję, o której wiele było głośno, że tam podpisał czy nie podpisał. Ale ta sesja nawet w tym sądzie, który uznał, że powiat ma zapłacić, została unieważniona. Także sąd nie oparł się na sesji, która była podpisana. A chciałbym dalej myśleć, iść tym tropem, o którym było tyle szumu i hałasu i może
tej świętej pamięci się znaczy na tym, że ta cesja nie była przygotowana ani przygotowywana przez niego, tylko była przygotowywana przez tą firmę, która na dzisiaj skarży powiat, czyli przez firmę drogi, nie nawet przez firmę wadro. Czyli jeżeli ktokolwiek nie dokonał tej staranności, to firma drogi. A tak jak tak powtarzam, jeżeli będzie ten wyrok, a prosilibyśmy Boga na to, żeby ten sąd jak najszybciej odbył i to będziemy naprawiać drogi bieżące na terenie gminy i nie tylko na terenie gminy. Ja mam pytanie. Dziękuję. Jeszcze są pytania. Pani Podłuczna. Korzystając z okazji, że mam przewodniczącego na dzisiejszej sesji, bardzo proszę w imieniu mieszkańców o to, aby skierować na teren naszej gminy sprzęt z wysiennikiem, by wyprosił tą drugą część roboty, nie tylko tam. Dobrze. Proszę pana. Ja chciałem podziękować za ruch, bo właśnie były takie niejasności. Trzeba było być wcześniej, to po prostu, a nie teraz dopiero jak już pojechałem zamiatane, bo informacje prasowe na przykład było wyraźnie napisane, że koszty na koni. Ale kto tę informację prasową podał? Ja nie wiem, był wywiad jeszcze ze starostą, no, może nie jest tak. Była napisane, że koszty drogi, znaczy nie wiem, Złojecko, zostaje normalnie przez to przesunięte środki na te miejsce. Jeszcze ktoś nie wiem, było to normalnie w zakresie powódzkiej, nie wiem, który drogi mówi. To jest ja. Ludzie to przeczytali. I poszło normalnie tego. Aha, a powiat się przesunął drogi z tej drogi do tego. Bo tam może i są inne układy, mają lepsze radny. Tak było. I tu nie można mieć pretensji, że od uwagi na takie sztuki. Druga sprawa. Przesuwanie się. Gdzie jest droga? Miała być droga z powodziowej kwadry. Cichutko. Ale nie mówię cichutko, panie sądzie, że na dziewiątym miejscu. No bo się nie możemy prosić, co na dziewiątym miejscu. No, ale ty też się o tym nic nie mówi. A to nie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć konkretnie, czy ta droga będzie w 2015 roku? Według wielkich znaków na niebie i na ziemi. Jest na dzień dzisiejszy jako druga droga. A przedtem była czwarta, później przesunęli na szóstą. No nie, nie, to jest nie w głowę, to już pan demagogię. No nie, no, to by było. Szóstej nie w głowę. Ostatnio dyrektor był powiedział, że była normalnie na drugi, na sesji gminy. Później była przesunięta na szóstą. Później była przesunięta na szóstą. Teraz się okazuje, że na czwarty, a na drugi rok, na drugą ma być, nie? A okaże się, że to drugie rozumie. Panie są, proszę nie mówić demagogii, bo powtarzam. Jest taka rzecz, powtarzam to, co powiedziałem. Droga przyszła, napisana była jako droga czwarta. Po składach gmin była na piątym miejscu i nigdy nie była na innym. Nie była na... Ja przywiozę dokumenty. Ja przywiozę dokumenty na następną sesję, bo miałem je dzisiaj, których nie zabrałem, bo byłem przygotowany na to, na odpowiedzi. I była jako piąta. Jeżeli w tym roku zostały zrobione trzy drogi, to jest na drugim miejscu. I tu nie ma żadnej innej filozofii. Jest na drugim miejscu i tak to widzę. Żeby się na to wiedzieli na rok. Przecież w 2019 znowu była ruszona. Panie sądzie, to pan również chodził po na to linię i mówił, że ona będzie jako pierwsza. To też było obiecane za cały. To też było obiecane za cały. Zapraszamy na obecność w Radnej. W Rębielicach jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze więcej.
pomagało świniarzom do pani Widowi. Po pobocza drogi od Liter patrzą, bo to jest makabra, mówię wam. Przynajmniej, żebyśmy widzieli, że ktoś coś robi. Bo jak pan kółka żył, to niestety ten pan kierownik rzucił na to, to samo. A tutaj ani człowieka nie widać tego, a w tej chwili załadowane jadą, jak rano o godzinie 5, 4 już jadą, no to to skłocza się to. Dziękujemy, proszę bardzo. Proszę bardzo, dużo słyszę o tym, że co robi powiat. Nasza gmina przekazywała już sporo środków na budowę dróg powiatowych, partycypowała w kosztach budowy chodników, budowie zjazdów i wielu innych inwestycjach czy remontach, które są zadaniami własnego powiatu. Ja chciałbym panią przewodniczącą usłyszeć, poznać kwotę, jaką kiedykolwiek powiat przeznaczył na zadania własne gminy w tej kadencji. Możemy wykaz zrobić, co w tym czasie w tej kadencji było przekazane na gminę. Ja chcę jedną rzecz powiedzieć, że wszystkie gminy, jak Polska długa i szeroka, partycypują w kosztach dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych nie. Ale jak wszystkie gminy w Polsce, jak Polska długa i szeroka, partycypują w kosztach. I ani gmina nie, ani powiat Kłobuc nie jest w tym miejscu wyjątkiem. I tak to trzeba widzieć. I to, co tu mówiłem, pochyliłem czoło przed radą gminy, że partycypuję w tych kosztach i możemy się poszczycić tym, co jest tu nas zrobione. A to, co powiedziałem, ośrodki zdrowia są powiatowe, są ZOZO, ale proszę Państwa, czy one nie lepiej wyglądają, bo on, dzięki Waszej partycypacji w kosztach, gdyby tego nie było, nie mielibyśmy dzisiaj tak pięknych środków, ośrodków zdrowia, nie mielibyśmy tych podjazdów, o które tak walczyliśmy wspólnie. Także ja pochyliłem już czoło i pochylę dalej. Gdyby nie partycypacja gminy, nie byłoby tego. I tu trzeba powtarzać, jeszcze raz powiem. Dziękuję pani Monika. Ja tutaj tylko dopowiem jeszcze, bo Rada Wiedziński powiedział właśnie o pobożach. Tylko ja bym prosiła, jeżeli oni przyjeżdżają i wysypują te pobocza, żeby zwrócili się do mnie. Jak wskażę miejsca, gdzie jest dosłownie pół metra, bo zwłoki są, to oni przejeżdżają i nie robią. To przystanę. Zatrzymuje się autobus, ludzie wychodzą z palenia w dół. Także tutaj bardzo bym prosiła, jeżeli przyjadą, to takie najgorsze punkty, ja powiem, gdzie są i nie powinni to uzupełnić, bo naprawdę jest bardzo. Dobrze pani to nas wskaże. My w tych ale też przez te właśnie te deszcze, woda leci, nie robię, się robią. Także bardzo proszę. Proszę pani Dziewczyn. Jest to większość, przede wszystkim to są fundusze wiejskie, czyli
Ja powiem, co powinien zrobić, ale to mi się wydaje, że to jest działanie dla dobra wyborców, dla dobra wyborców. Mi się wydaje, że to jest dobra i słuszna rzecz dla Emila Kondowa i temu bardzo tak powiem, że muszę zrobić, że to jest w swój sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Majsza. Proszę, to możemy. Uważam, że tyle czasu, przez te 4 lata, czy jestem
wiecie, że gmina wydała do powiatu ten problem, muszę tak już przebrać. Jak my mamy, ponad 3 km z ochrony chodnika gminnego, znaczy drogę powiatową, są duże gminy, to są duże pieniądze. Tak jakby powiatu sobie drogi, gdyby on miał oddać te pieniądze z nami ludzie, to my chcieliśmy zrobić prąd i dużej drogi. I pan jako przewodniczący tej rady, gminy, to wydaje się zainteresowany, że gmina nie jest z przykładem, który zawsze to co nadzieję się uda. Dziękuję. Dziękuję. Ja powiem tylko krótko. Wszystkie gminy dopłacają. Gmina Czerwce nie wie dopłaca, ale w tym roku wypada 900 tysięcy do powiatu, do powiatowych rzeczy. Znaczy, wszystkie gminy dopłacają. Nie ma. Proszę pan. No pan nie jest zrobiony głów, który jest zrobiony, tylko że woda nie ma gdzie odchodzić. I gdyby pieniądze, na przykład były, gmina miała pieniądze, to również ta studnia była zrobiona. I ta woda by jednak odchodziła. Tak pozostaje ta woda całkiem przy posesji Wyszykowskiego. No i też nie ma pieniędzy na to. Gdyby powiedzieli, że nie wypłaca, to by te pieniądze nie dostały. Witam na tej sesji bardzo serdecznie. W okresie
z Seinem, to jest od 16 lipca do 12 września. W ramach najważniejszych działań urzędu gminy Lipiu dokonano 6 nowych wpisów do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokonano 13 zmian w tym zakresie i wykreślono 3 podmioty z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokonano 4 wpisy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i 1 wpis wznowiono o działalności gospodarczej. Wydano 10 decyzji na 530 drzew, wydano 80 decyzji wymiarowych i zmieniających dotyczących podatku za 2014 rok. Wydano 7 zaświadczeń o niezaleganiu podatku. Wydano 295 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wydano 1 decyzję wymiarową dotyczącą podatku za 2009 rok, 1 decyzję za 2010 rok. 2 decyzje wymiarowe zmieniające dotyczące podatku za 2011 rok, 4 za 2012 i 4 decyzje wymiarowe zmieniające dotyczące podatku za 2013 rok. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. Wydano 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano 1 postanowienie na zjazd dróg gminnych na Poselskie. Wydano 3 postanowienia na budowę ogrodzenia w drogach gminnych. Wydano 4 decyzje na poziom nieruchomości. Wydano 104 dowody osobiste. Wydano 25 zaświadczeń o zaangażowaniu. Wydano 9 wniosków o nadanie numeru PESEL dla noworodków. W tym okresie 2 miesięcy w naszej gminie zmarło 10 osób. Dokonano 16 zameldowań na wobec stałych z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu, w tym 8 od poprzedniej gminy. Odnotowano 22 złożenia pobytu czasowego. Wymeldowano 17 osób z pobytu stałego. Zameldowano 3 osoby na pobyt czasowy. Wydano 65 odpisów aktu stanu cywilnego. Przyjęto zagadnienia lub klientów do ślubu cywilnego, to jest 6 osób, 12 do konkordatowych oraz 6 zaświadczeń o ślubu konkordatowych. Udzielono 4 śluby cywilne, sporządzono 26 akty małżeństwa, sporządzono 4 akty zgonu i wypisano 2 transkrypcje aktu zagranicznego Niemcy i Norwegii. To tyle, jeżeli chodzi o taką ogólną pracę urzędu gminy. W drugiej części swojego wystąpienia chciałabym w sposób bardzo szczegółowy złożyć podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięć nad Wisłą Dobre Wos Polskie. Chciałabym wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim sponsorom, wszystkim partnerom społecznym, wszystkim instytucjom, służbom, które wsparły gminę Lipie w przygotowaniu imprezy oraz w jej zabezpieczeniu, co jest bardzo ważne. Życzliwość, ofiarność oraz zaangażowanie ludzi sprawiło, że możliwe stało się zorganizowanie imprezy na tak wysokim poziomie. Jestem bardzo dumna z tego, że jednak wokół nas, wokół urzędu gminy jest czy grono osób, które bezinteresownie, właśnie w sposób taki bardzo szlachetny, udzielają swojego wsparcia, poparcia i wzmacniają nasze działania. I to właśnie dzięki takim osobom, dzięki ich współdziałowi, po raz kolejny mogliśmy liczyć na tak piękną organizację jarmarku, tak przede wszystkim na takie niezapomniane wrażenia. Oczywiście chciałabym szczególnie podziękować za współorganizację trzeciego jarmarku na Wisbardzą parafii banków na czele z księdzem Duszą. Tutaj dziękuję za zaangażowanie, za zrozumienie, za wszelką pomoc, za życzliwość, za otwarte słowo, za pogodę uprawioną przy święta. Właścicielom firmy Kierpurek z Papiernika i Drewbec z Kubucka dziękuję za sfinansowanie w całości koncertu Eleni. To były bardzo duże kwoty pieniężne i te firmy, dwie się złożyły na to, aby cały ten koncert sfinansować. Oczywiście dla ogromnej rzeszy publiczności, która była zgromadzona na
gimnazjum Tarnowskich w Błoniach występ takiej piosenkarki był rzeczywiście bardzo wielki. Wydarzenie na pewno na długo pozostanie w pamięci. Chciałabym bardzo podziękować właścicielom firmy Jamar, którzy sfinansowali atrakcje dla dzieci, które mogły być atrakcjami nieodpłatnymi. Dziękuję firmom Orzeweł Markisz, firmie Słomian Drewko, firmie Wodko, Banku Spółdzielczym w Krzepicach, firmie Anna Zankowa, firmie Elektryk Ząbkowski, firmie Mask Polsko Zwonieczek, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, firmie Demostal, firmie Mata Zankowa, firmie Drewbez ze Zbrojewska, firmie Nessa Zankowa, Spółdzielczemu Kompanii Kombinatowi Rolno-Spółdzielczemu w Lipcu, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipcu, Zakładowi Produkcyjnemu Michala Słowianowa, Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu Flamina, Cukierniczemu Zakładowi Marion, Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia Instytutów w Kłobucku, firmie Drewno Woźne z Napoleona, firmie Konopka, firmie Podgórski z Albertowa, firmie Kraft Polska Rzymie. Przede wszystkim środki finansowe na to, że tak wielka impreza mogła się w naszej gminie odbyć. Za te środki, które są ogromnymi pieniędzmi, bo to są naprawdę bardzo duże pieniądze, przekazali i impreza po prostu była na bardzo wysokim poziomie. Serdecznie podziękowania składam firmom, które włączyły się do organizacji konkursów, szczególnie na przyświetkę promującą gminę Lipie, czy promującą nazwę Gminy Zbawki, przekazali bardzo atrakcyjne nagrody. I tutaj jest takie nagrody przekazał ośrodek rehabilitacji Kronina. Firma Jana jeszcze przekazała mnóstwo nagród. Działana Szkoła Języków Obcych, firma Nessa Zankowa, firma Zatem ze Zwierzyńca, stacja paliw Tanka z Waleńczowa, dalej mini market z Windowa, pogodowie fryzjerskie z Albertowa i szkoła tańca z Krzewic. Wszystkim tym firmom dziękuję za nagrody, które zostały przekazane. Niewątpliwą tradycją naszego jarmarku były również smaczne degustacje potraw ze tak zwanego swojskiego stołu. I za ich przygotowanie bardzo dziękuję członkiniom dwóch gospodyń wiejskich z Albertowa, Tankowa, Lesic, Nakolina, Parzymiecha, Parzymiech, Babilnica, Zbrojewska, Zimnogory. Dziękuję mieszkańcom Lipia oraz Alina Krzysztofa za przygotowanie naprawdę wspaniałych potraw. Pragnę również serdeczne podziękowania złożyć paniom, które przygotowały piękne wieńce budżetowe i uczestniczyły w porowodzie, a więc koło gospodyń wiejskich Zalbertowa, Tankowa, Komus Lipia, Nakolina, Marzynie, Papiennika, Zdrojewska, Zimnowody oraz mieszkańcom Szyszkowa i Rumieniec Szlacheckich. Serdeczne podziękowania składam członkom jednostek ochotniczych straży pożarnych, którzy wykazali ogromną otwartość, gotowość i przede wszystkim chęć pomocy w organizacji tej imprezy. I teraz jednostki ochotniczej straży pożarnej z Albertowa, Dankowa, Nakolina, Lindowa, Leśnic, Lipia, Parzynie, Rębielic Szlachecki, Krzyszkowa i Zimnowody dbały o porządek i bezpieczeństwo zgromadzonych na jarmarku gości i również straże wzięły udział liczny w korobocie. Bardzo gorące podziękowania składam dyrektorom, nauczycielom, uczniom szkół oraz mieszkańcom Dankowa, ponieważ oni niewątpliwie no, piękny wizerunek jarmarku przygotowali przeróżne właśnie takie dekoracyjne, no, dekoracyjne elementy, które budziły, myślę, że piękne zainteresowanie oraz podziw. Niewątpliwą osobą jarmarku był staropolski dwór szlachecki i tutaj przede wszystkim chciałabym podziękować Państwu firmie Pawła Chrzana z Zimnowody oraz Aleksandrze Markowicza i Romu z Napolina. Oni to w sposób taki niezwykle twórczy i tak artystyczny bardzo właśnie wsparli ten proces budowy tego dworu.
podziękowania kieruję również wszystkim artystom, którzy, szczególnie tym lokalnym artystom. Dziękuję dziewczynom ze Stokrotek, Dominice Granicy z Kłobucka, zespołom, Rektorom, Interom, Młodzieżowej Orkiestrze Dębnej oraz Radarom, cały powiat śpiewa. Niekwestionowaną gwiazdą taneczną tego wieczoru był Adrian Ambrozio i jego rycerska zupa rzeczywiście tutaj jakąś furorę niesamowitą zrobiła wśród publiczności, dlatego też bardzo serdecznie chciałabym panu podziękować. Serdeczne podziękowania składam na ręce Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, którzy pokazali nam bardzo ciekawy pokaz edukacyjny. To było hasło bezpiecznie na drodze. Tutaj oni przygotowali ciekawe zabawy, szczególnie dla tych najmłodszych. Przywieźli alkohole, symulator zderzeń samochodowych. To wszystko też cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Gorące podziękowania składam również komendantowi powiatowej policji, szczególnie Wydziałowi Prewencji Policji w Częstochowie. Słowa podziękowania kieruję również do pana Tomasza Kajkowskiego, który jest właścicielem ośrodka rekreacyjno-sportowego w Napoleonie. On rzeczywiście poszerza ofertę jarmarku, uatrakcyjnia ją i powoduje, że jest to wszystko o wiele bardziej ciekawsze. Dziękuję patronom medialnym jarmarku, a więc telewizji Katowice, Radiu Katowice, Dziennikowi Zachodniemu, Gazecie Kłobuckiej czy Nowinom Kłobuckim oraz portalowi internetowemu Nasze Miasto. Również specjalne podziękowania kieruję portalowi Epajerniczną, które na swojej stronie jako właśnie pierwszy pokazał niewątpliwie przepiękny film o jarmarku. Za profesjonalny pełen wnikliwych dygresji komentarz do tego, co się działo na jarmarku, bardzo dziękuję panu redaktorowi Wisławowi Matysowi z Radia Katowice. Bardzo pięknie dziękuję Państwowej Straży Pożarnej, służbom medycznym za organizację i zabezpieczenie jarmarku. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, ale przede wszystkim te podziękowania kieruję dla Agnieszki Kotynia, która po prostu, no szanowni państwo, znowu po raz kolejny pokazała no wielką merytoryczność w swoim działaniu. Wielkie podziękowania również kieruję dla mieszkańców Tankowa, którzy znowu udostępnili nieodpłatnie swoje działki, swoją własność po to, żeby mogła się odbyć tak duża impreza. No i wreszcie na koniec dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu za te 50 tysięcy, które nam przekazał i dzięki któremu mogliśmy tak wiele rzeczy po prostu zrobić. Wszystkim państwu, każdemu, wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo dziękuję za każdą pomoc, która była z jarmarkiem związana. Myślę, że na następnej sesji albo na następnej komisji wspólnej już pani Maria była przedstawi szczegółowe rozliczenie jarmarku. Szanowni państwo, przechodzę do działań gminy. Czy teraz jeszcze Agnieszka byśmy rozstawę? Znaczy później na koniec. Może na koniec rozstawę. Szanowni państwo, bardzo krótko chciałabym przedstawić stopień realizacji zadań w ramach Funduszu Soleckiego. Wandertowie centralne ogrzewanie zrealizowane. Proszę mnie tu poprawiać, jeżeli bym coś powiedziała źle. W Brzuskach jesteśmy w trakcie działań dotyczących dokumentacji projektowej. Jest problem z jedną panią, która na pewno nie wyrazi żadnej zgody w tym zakresie. I tu musimy ten, po prostu zaczynamy jak od początku działania, bo nie ma takiej woli, żeby podpisać oświadczenie wyrażenia zgody. Pan sołtys wie, czy to jest problem. W Dębnowie oświetlenie jest zrealizowane. W Grabarzach zadanie w trakcie realizacji. W Julianowie dokumentacja będzie wykonana w listopadzie. W Kleśniskach zadanie jest częściowo zrealizowane. Jeszcze parę rzeczy zostało na doposażenie, prawda? W Lindowie zadanie jest w trakcie realizacji. Budynek Lewicy jest wykonany.
Rębiewice nie ma. Rozalin, zadane w trakcie realizacji. Stanisławowie również zadane w trakcie realizacji. Myślę, że projekt będzie na zebraniu przedstawiony. Wykonany, Rozalin jest wykonany, to dobrze proszę. Proszę nie pozdrawiać, żeby coś nie było tak. I teraz Szyszków zadanie jest częściowo realizowane. Bawienki, opracowano dokumentację odcinka drogi, remont kuchni i zaplecza kuchennego. Chyba jest wykonane, prawda? Tak. Zbrojesko, dokumentacja projektowa budowy, chodnika, zakup kostki drukowe, pobrzeży, też w trakcie realizacji. Zimnowody zadanie zrealizowane. Każdy sołtys otrzyma dziś, nie wiem czy już otrzymaliście Państwo, wnioski, odpowiedź na wnioski zgłaszane na zebraniach wiejskich. Każdy z Was miał podpisać, decyduje odbiór i proszę sołtysów o wnioski, o sugestie, o uwagi w tym zakresie. Jeżeli byłyby jakieś niezgodności, czy coś powinniśmy poprawić, wszystkie uwagi Państwa bardzo chętnie przyjmujemy. I z góry za nie bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zakończyliśmy budowę drogi gminnej Lasek-Leśnicka. Przebudowa polegała na wykonaniu pasa drogowego na wierzchni asfaltowej bitumicznej o szerokości 4 metry, o długości 250 metrów i o szerokości 3 metry na długości 250 metrów. Gmina Liki otrzymała dofinansowanie na wykonanie tych prac w kwocie 242 730 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Całkowity koszt inwestycji wynosi 260 930 zł, bo chodzi o dokumentację i nadzór. Trwa remont budynku wokół. Do tej pory już wykonano wymianę instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano stolarkę okienną. Już w znaczącej większości budynek jest pomalowany, w znaczącej większości jest pokryty, ma pokrycie dachowe wraz z orynowaniem. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwotę 432 359 zł. Szanowni Państwo, chciałabym podkreślić w tym momencie bardzo jasno, że wewnątrz remontu znaczącego nie będzie. Nie będzie wymiany na dużej sali póki co podłogi. Na to trzeba po prostu napisać wniosek. Trzeba pozyskać pieniądze. To, co było możliwe, to zostało przy tym działaniach po prostu ujęte. Ekipa skazana pod nadzorem pana Kilana kończy chodnik. My póki co na tym etapie zakończymy. To jest odcinek 1100 metrów, powstał chodnik o szerokości 1,20 m. Teraz od poniedziałku na kilka dni przejdą pod wok, ta ekipa przejdzie pod wok, musi zrobić odwodnienie przed jedynym i po zakończeniu odwodnienia, to są kwestia 2-3 dni, przejdzie na rynek. Zakończono taką modernizację budynku w Lindowie, pracę o wielu oświetlenie, strokodawki, ścian budynku, wykonano nową elewację, wykonano przepiękną modernizację podłogi. Na tej podłogi to jest ładnie niż u niektórych mieszkaniach, chcę powiedzieć. Naprawdę płytki na ścianach, płytki na podłodze, no to wygląda to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Firma, która wykonywała te działania, zrobiła to w sposób bardzo sprawny, bardzo szybki, także no, jestem pod wielkim wrażeniem takiej organizacji pracy tej firmy. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel z regionalnego programu operacyjnego. Koszt tego modernizacji budynku wynosił prawie 500 493 000. Wcześniejsze prace remontowe szkoły kosztowały 133 181 zł. Szanowni Państwo, tu się chciałam chwileczkę zatrzymać w tym miejscu, dlatego że w tej pracy, w tych działaniach w Lindowie dojdzie tam jeszcze koszt chyba 6 000 zł dodatkowych prac. 6 000 tam to wynikało z grubości styropianu. Tak, panie Krzysztofie?
Pindowie. Tak głównie na to zasługuje. Paździerz. Szanowni Państwo, 1 września odbyło się uroczyste oddanie nowego przedszkola w Lipiu. Te prace trwały długo, ponieważ wykonywał on komornik, wykonywali więźniowie. Uczestniczył jeszcze pan Zobkowski, pan robił elektrykę i pan Zbudziński, który robił, proszę mi powiedzieć. Każdy remont wyniósł 250 tysięcy złotych. Warunki są bardzo dobre. Myślę, że społeczność, mieszkańcy są zadowoleni. Szanowni Państwo, 22 sierpnia odbyła się Rada Dyrektorów Szkół. Omówiliśmy z dyrektorami wszystkie sprawy dotyczące nowego roku szkolnego. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na dzień 1 września 2014 roku z terenu gminy Lipie do szkół uczęszcza 731 uczniów. Ci uczniowie uczą się w 40 oddziałach klasowych. Łącznie w skali tygodnia szkoły gminy Lipie realizują 1406 godzin lekcyjnych. Dodatkowo szkoły realizują jeszcze 221 godzin w ramach projektu edukacyjnych, to jest 100 godzin w ramach projektu Twórczy Przedszkola i 121 godzin w ramach projektu Czas na Rozwój. Uczniowie naszej gminy mają przez to zagwarantowane zajęcia rozwijające, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z doradcą zawodowym, pedagogiem i socjoterapeutą. Chciałabym mocno podkreślić, że w ostatnich latach, ale szczególnie w tym roku, wzrosła liczba uczniów z dysfunkcjami. To jest uczniami z orzeczeń, uczniowie z orzeczeniami i opiniami. Wzrosła liczba uczniów, dla których gmina opłaca nauczanie indywidualne. I to jest naprawdę bardzo duży problem, ponieważ te dodatkowe godziny jednak są w szkole realizowane. Szanowni Państwo, ten proces wzrostu uczniów z dysfunkcjami należy rozwiązać w sposób systemowy, bo to wymaga systemowych zmian, systemowych rozwiązań. I myślę, że następna rada nad tym problemem w sposób istotny musi się pochylić. Szanowni Państwo, przyznałam szkołom granty, 69,5 godziny i w ramach tych godzin szkoły realizują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, terapię pedagogiczną, logopedyczną, nauczanie indywidualne i inne godziny, które służą uczniowi w formie pomocy i opieki. Szkoły mają również przyznane limit kilometrów. To jest 1110 km rocznie autokarem szkolnym. Tak jak to było w tamtym roku, tyle mogą wykorzystać na wyjazdy i wycieczki. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze zasygnalizować jedną rzecz, że dokonaliśmy reformę systemu oświaty. Dokonaliśmy racjonalizacji wydatków oświatowych i chciałabym mocno podkreślić, że racjonalizacja wydatków oświatowych i oszczędności w oświacie nie odbyły się kosztem jakości pracy szkół. I nie można mówić, że pani wójt oszczędza na oświacie. Nie, dlatego że w ramach oszczędności mamy dodatkowe godziny z projektu. I już na przykład 200 godzin, 225 godzin, za które gmina nie płaci, a zajęcia dla uczniów są. Także chcę powiedzieć, że racjonalizacja działań w oświacie nie odbywa się kosztem jakości pracy szkół. Nasze szkoły, nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianach, na egzaminach, ale biorą też udział w szeregu konkursów, zawodów, olimpiad i mają znaczące osiągnięcia.
osiągnięcia w tym zakresie. Ja nie planuję dalszych zmian w oświacie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wnioski, które gmina złożyła do instytucji zewnętrznych, chciałbym podkreślić przede wszystkim wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o remont dachu w Głogu. I cały remont jest wyceniony na kwotę 105 956 zł. Dotacje, o którą się staramy, to jest 64 607 zł. Bo dotacja jest od kwoty netto, nie ma od kwoty brutto. 80% od kwoty netto. Również musimy dzisiaj wysłać wniosek do funduszy norweskich, bo on musi do 15 września już być właśnie w tym urzędzie funduszy norweskich. I ten wniosek, ja tutaj szczegółowo chciałabym z Państwem omówić, bo on będzie przedmiotem głosowania. Ten wniosek składamy po to, aby wykonać termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Lipie. Całą termomodernizację budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu i termomodernizację obydwu budynków zespołu szkolno-przedszkolnym w Parzyniewkach. I teraz, Szanowni Państwo, chwila uwagi. Chcę w takich punktach przedstawić najważniejsze rzeczy i koszty, które wynikają z wniosków. Jeżeli chodzi o Urząd Gminy, to ocieplenie przepływ budynku, modernizacja, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji wewnętrznych, centralne ogrzewanie i instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja kotłów na tak zwane zrębki drewniane, modernizacja instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i montaż systemów automatyki, Cały projekt na Urząd Gminy jest skonstruowany jako kosztorys wartości projektowej 1 480 tysięcy, 744 zł. Szkoła podstawowa w Lipiu, również ocieplenie przepływ budynku, wymiana stolarki okiennej i to jest zaplanowane w szczególności w gimnazjum. Ten budynek się definitywnie zmieni, dlatego że będą zmniejszone okna w sali gimnastycznej i okna w ogóle, te, które są w klasach. Oczywiście nie zmieniając po prostu dostępu światła do obiektu. Modernizacja stolarki drzwiowej, również oświetlenie na energooszczędne, wymiana instalacji wewnętrznych, również kocioł na zrębki drewniane. Tak samo proszę nie, identycznie wymiana okien, stolarki wewnętrznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, również wentylacja. I to samo po prostu w gimnazjum w Parzyniewie. I teraz tak, całkowita wartość inwestycji, Szanowni Państwo, wynosi 7 278 485 zł. Z czego wartość wkładu własnego 1 520 000. Tam dofinansowanie jest bardzo duże, bo o ponad 80%. Wniosek musimy złożyć, znaczy powinniśmy złożyć, jeżeli Rada Gminy podejmie taką uchwałę, że wyraża na to zgodę. Uważam, że jest to na ten czas naprawdę bardzo dobre źródło finansowania. Wiele gmin do tych projektów przystępuje. Zobaczymy, czy znajdziemy się na liście rankingowej. Do tego projektu mieliśmy też mieć zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Czy wyda zgodę na takie pozytywną opinię na realizację takiego przedsięwzięcia? Ale otrzymaliśmy od Regionalnego Dyrektora pozytywną opinię z zaznaczeniem, że termomodernizacja budynków nie będzie wpływać znacząco na środowisko i nie widzi takich tego problemu. Więc właściwie już mamy całość dokumentacji w tym zakresie. Pokazuje nam jeszcze uchwałę Rady Gminy i dzisiaj kurierem, takim pilnym na poniedziałek rano, całość dokumentacji złożymy właśnie w
Nowego. Dziękuję za
Zakładu Starości, i duże właśnie za te podjazdy dla niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, chciałabym się jeszcze w kilku słowach odnieść do dzisiejszego artykułu, który się znalazł w Gazecie Pobudzkiej. My bardzo poważnie rozważymy tą kwestię, dlatego że no jest tam po prostu no stek kłamstw. Ja mam pytanie do pana Jacka Majszaka. Czy pan wyraził pozytywną opinię dla pana Rosiągi? A tak jest napisane w gazecie, słuchajcie. Kanalizację odkrytową na ulicy Krzepickiej w Parzynie. Pan Kniecik prosił o
Pobudzkiego, wtedy stopnia wodnego na rzecz wsparcia, rehabilitacji Lacheckiej, przy uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 23 lipca wysłano takie pismo, a w dniu 21 sierpnia otrzymaliśmy powiadomienie, że 9 września na przedmiotowym obiekcie w miejscowości Rybnice Szlacheckie pracownicy starostwa dokonują, dokonają przeglądu ustaleń, a także realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Czy odbyło się takie spotkanie? Odbyło się spotkanie. I pan Stanisław Wieczorek prosił o zamontowanie lamp. Lampy myślę, że do końca października będą tam jest, są się no, zamontowane. Teraz jeszcze na koniec chciałabym Państwa prosić o przyjęcie podziękowań, tak bardzo krótko, pani Monika Milowska, koło gospodyń Barnetowie. Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Thank you.
przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 i tutaj przyjmujemy już dwie kolejne uchwały też w sprawie finansowej. Poprosimy panią Annę o objaśnienie, a panią przewodniczącą wnioskuję o przeczytanie. Czy z chwilą, jeśli wy będziecie te środki, że tak powiem, główną,
wymiany tych dróg. Na obecną chwilę, jakie są realia tej wymiany tych dróg miejscowości na podobną przyjemnie? Numer FPI 3111-264.
Pracowej Instytutu 2014 roku zmniejszającą dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, związków gmin w kwocie 58 598,86 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 7 268 064 zł oraz złożonym wnioskiem na zadanie dokonuje się zwiększenia w budżecie gminy na rok 2014. Tutaj dochody wynikają z większego o kwotę 113 367,50 zł i wydatki również. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę 103 500 zł. Paragraf trzeci. W związku z dokonaną zmianą wyżej wymienionej uchwały dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2014 ujętych w załączniku nr 8 uchwały nr 43/389 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 oraz wieloletniej prognozie finansowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Pan Bożewy. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, pan Kłodzień. 11 za, 1 wstrzymująca, 1 przeciw. Uchwała została przyjęta. Proszę następną. Uchwała nr 453 Rady Gminy Lipiec z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Lipiec uchwala za następujące. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2014. Jak następuje, tutaj zmniejsza się wydatki o kwotę 200 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, konkretnie inwestycji, zakupy inwestycji. Paragraf drugi. W związku ze zmniejszeniem, w paragrafie pierwszym, wydatków budżetowych dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu na rok 2014. Paragraf 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na kwotę 200 tysięcy. Paragraf trzeci. W związku z dokonaną zmian w wyżej wymienionej uchwały dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu na rok 2014 ujętych w załączniku nr 3 uchwały nr 43/389 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 wieloletniej prognozie finansowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? 12 za, 1 przeciw. Pan poszedł. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała nr 454 Rady Gminy Lipiec z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2026. Na podstawie artykułów 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o bilansach publicznych z mniejszymi zmianami Rada Gminy Lipiec uchwala za następuje. W paragrafie pierwszym zmienia się wieloletnią prognozę finansową w związku ze zmianami do uchwał Rady Gminy Lipiec z 2009
dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2026 ujętej w załączniku nr 1 i 2 uchwały nr 43 przez 388 dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipiec na lata 2014-2026. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się burzowi gminy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. 12 za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy. Punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego finansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Tutaj już nam pani o tym mówiła. Proszę o przeczytanie. Uchwała nr 695 Rady Ministrów dnia 12 września w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 2000 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Lipiec postanawia przystąpić do realizacji projektu pod nazwą Gmina Lipiec zmienia oblicze, czyli ekoinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności i złożyć wniosek o jego dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kwoty 7 278 485 zł. Paragraf drugi. W przypadku umieszczenia projektu, o którym mowa w paragrafie pierwszym na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, gmina Lipiec zabezpieczy środki niezbędne na realizację tego projektu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się gminowi gminy Lipiec. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę. I tutaj zwiększa to koszty.
półtora miliona musimy mieć wkład własny. I to rozłożenie będzie na bardzo wiele lat, bo w tym sposób przeciwko tej uchwale, ponieważ nie widzę sensu podejmowania tej modernizacji, ponieważ dużo jej kosztowało, a my kanalizacji i wymiany wodociągowej. Zapisam wniosek na ustawę organizacji przeszłości.
do tej chwili i ten warunek widoczny został spełniony i my możemy do niego przystąpić, czyli ta efektywność energetyczna rzeczywiście będzie zmienić duża, aby nie otrzymać takie tak wielkie finansowanie. Proszę pan Jacek Wiedrowski. Część inwestycji. Państwo chcą nie tylko jest wymiana kosztów, to nie tylko wymiana okien, to nie tylko termomodernizacja polegająca na ociepleniu. To jest generalny remont budynku. My nawet, proszę Państwa, sami sobie nie jesteśmy w stanie na to pozwolić z własnych środków, żeby taką inwestycję wykonać. Dlatego myślę, że przy takim zwrocie jest sens, aby taką inwestycję wykonać. Jak sobie ile będzie to będzie kosztowało i jaki to jest zgodów, ani pan przyszedł na ten nie powiedział, musi być wykonany audyt. Więc nie znamy to pojęcie i wiemy, że tak będzie audyt może być. I jeżeli tutaj w rzędu gminy mówi się widocznie spełniliśmy ten zarządzenie, ja chciałbym, żeby mi pokazano ten audyt i obliczenia towarzyszące sporządzeniu audytowi, powiedziano radnym, efekty ekonomiczne są takie, w określonym czasie następuje zwrot i zwrot. Ja też jestem za tym, żeby remontować ze środków zewnętrznych, ale w ogóle mój udział własny nie jest masą i wcale nie jest powiedziane, że zanim odzyskamy półtora miliona, to nie będzie 10-15 lat, bo już rozmawialiśmy z wieloma chłopcami, którzy mówili, że 15 lat to minimum zwrotu pewnych tych inwestycji termomodernizacyjnych. Potem mówili, że nawet nie, ale to tak po kilku spotkaniach jest coraz bardziej skazane ten okres, ale żadnych bo temu modernizacja szkoły gminowej to było około 500 tysięcy, domu kultury to około 600 tysięcy, czyli widać, że można jej oznaczyć 400 tysięcy, czyli można za kilkaset tysięcy spore budynki ocieplić, wymienić okna i na przykład nie iść w kierunku wydawania 1,5 miliona złotych tylko dla oddziału własnego. Można szybko wymienić z temu modernizować, zostawić się na ten sposób. Dziękuję. Rada Gminy Lipiówka oraz następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje
odnosi się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem będzie ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu dla wydzielonego obszaru położonego w gminie Lipie w miejscowości Dawid. Paragraf 2. Granica obszaru objętego projektowaną zmianą planu określono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy Lipie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Proszę. Ponieważ pani profesor tutaj do zasadnienia nie przeczytała tej uchwały, więc szybko jeszcze zadam pytanie, bo to jest projekt uchwały, to przedkłada, czy pani wójt zapoznała się z planem zagospodarowania przestrzennego dla Rakowa przez sporządzenie tego projektu? No ale ja nie chcę wiedzieć, czy wójt dał to projektu uchwały, to wójt przedkłada tę uchwałę do tej rady. Wydaje mi się, że zasada jest pytanie. To nie ma na celu. Nie. Pan Krzysztof nie jest osobą, która jest uprawniona do przedkładania uchwały w gminie, tylko wójt, ewentualnie radny gminy, wzorze statutu i ustawy o samorządzie gminnym, więc ja skieruję pytanie do osoby uprawnionej, nie do kogoś, kto ma polecenie sporządzić projekt. Dysponujemy pieniędzy publicznymi, trzeba ostrożnie wydawać i nie potrzebujemy czasem.
Dziękuję. To jest za przyjęcie tej uchwały. Kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. 10 osób za, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do. A sprzeciw jest pan Cieślak i pan Orzeł. A wstrzymujący pan Kmieci. Przechodzimy do punktu kolejnego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. I tutaj państwo dostali dokumenty. I chyba wszyscy się zapoznali z tym. Proszę o przeczytanie. Uchwała nr 457 Rady Gminy Lipiec z dnia 12 września 2014 roku. W sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu i rozpatrzeniu skargi nauczyciela administracyjnego z dnia 9 czerwca 2014 roku na działalność dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipie. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Lipie do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10 osób za, 1 przeciw, pan Cieślak, 2 osoby wstrzymujące, pan Orzeł i pan Kmiecik. Na tym skończyliśmy uchwały. Przechodzimy do punktu 16. Wniosek i zapytania o odpowiedzi. Proszę. Pan Jacek. Jeśli my wybudujemy ten chodnik, będzie to realne, aby tutaj na tak powiem,
tego naszego rodzina mogło powstać po przejściu na pierwszy. A wracając jednym słowem do artykułu, który jedną z rzeczy jest bardzo odroczony negatywnie tym artykułem, byłem obecny przy rozmowach, to jest jeden wielki stek kłamstw. Nie wiem, w imię czego człowiek ten, powiedzmy, przekształca fakty, ale naprawdę powiem tylko jedno, od dawna przekazanie za symboliczną złotówkę mowy nie było. Była mowa o potężnych pieniądzach, to wszystko dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Nie było żadnych spotkania. Dotyczyło to zmian
Proszę sobie przeczytać. Nie, no, tak nie ma. Nie, na to będzie. Pani pozbyć, a ten nie zrobił. On na kulturę też człowiekiem. Ja
za jego kadencji pani Biela jako dyrektor szkoły robiła co chciała. Wykończyła przyjęcie na Wojciecha, który zredukował w ciągu roku szkoły. Z pracy w szkole. Z tego to wiem, bratanica ze swego tutaj pana radnego, bo wieś jaka musiała odejść. Tak była szkodowana ze szkoły w Lipcu. I zresztą nie wszyscy ludzie, którzy są w przeciągu tam w kraju. Mój nie zabrał udział. Mój nie zabrał udział. Nie zabrał udział pani wjechać za granicę razem z rodzinami, nauczycielami swoimi zresztą synami. Zabierali pani takie na kolację do pośród zagranicznych i jeszcze nie widać, że wszystko pracuje. Mściwość, proszę Panią, i złośliwość. Po ojcu, po dziadku, oni też
też się tak wiązali, mścili się na kursie, więc się nie wyrobili. Nie, 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 nie
pana Koźniaka. Pan dziękował, pan... Widzę, że jestem lubiany dzisiaj. Nie, to nie jest. Pan dziękował panu przewodniczącemu powiatu, że mieszkańcy gminy przeznaczają środki na służby sołeckiego na budowę przy powiatowie. Jeżeli pan ma przepis, to ze środków sołeckich nie mogą przy powiatowie zrobić. Przypominam sobie sesję, na której pana to walczył. Pamiętam, że pan wtedy poszukiwał i mówił pan, że na szkoleniu państwo panu mówili, że tego nie wolno przeznaczać. Dlatego mówię, bo pan tutaj dziękował, że skutusz szereg idzie na nakłonnicy na to. Nie wolno tego. Przepraszam. Mówię. Proszę. Proszę pana, powiem panu to, tak jak pan odpowie, że przecież chodzi na wszystkim chyba o dobro społeczne, w tym dobrym rozumieniu tego dobra społecznego. To jeszcze raz pytam. Czy to nie służy społeczeństwu, ta budowa tych chodników? Ale służy, ja tylko... To jeśli byłoby realne, aby powiat to zrobił we własnym zakresie, bez wsparcia zakresu budżetu gminy, to myśli pan, że to jest realne, że on zrobił te chodniki? Tylko mówię, że nie z funduszu sołeckiego nie można przeznaczyć tego. O to się chodzi. No to ja nie wiem, panie prawie, dlaczego złamali tę radę, skoro nie można było przeznaczyć, aby to przeznaczyli. Panie prawie, dlaczego pani tego zgłosiła? To nie wiem, jak to było. Widocznie można było skoro było osłonę, powiat na to przystąpi tak dalej. A ja chciałem powiedzieć dla pana Kaczaka jeszcze, dziwię się panu, że panu się, pan mówi o tych pieniądzach, że ja jeszcze tam ufam i tak dalej. Proszę pana, pan to mówi, pan, który mieszka przy tej drodze i korzysta pan z tej ulicy, z tego chodnika, z tych wymienionych ludów, pan to mówi, ja ale skoro ja jestem zły radny, ja muszę to. Ja panu jeszcze zadam. Ja panu jeszcze zadam. Skoro ja jestem zły radny, pana nie ma. Tak tą gminę pogrążamy. Ja i powiedzmy podobnych ludzi poglądu moich radnych. Są wybory demokratyczne. Niech pan pokaże swoją rozum, swoją mądrość. Niech pan nawraca tą gminę na dobro. Żeby nie szła pan zdaniem, pana podobnie do tej drogi. Dziękuję. Dziękuję. Pani Głowa. Co pani powie? Ja to odpowiem na następny sesji. A no, no jak się
zapraszamy, to chyba jeżeli pan, o implementację obsługi szkoły i efekty wściekne, to więc tego nie ma w danej programie. Proszę pan przewodniczący. Rada Odpowiedzi Wójta na moje wnioski dotyczące m.in. remontu ulicy Przepisuje mój głos również to, co mówi pani Podróżna, radny Krzysztofski. Ta ulica tam na tym odcinku pasuje, gdzie ten budynek jest niebezpieczny. Ja pytam się wójta, co zrobił, jakie działania podjął w tej sprawie. Wójt mi odpowiada, że powiat obieca coś tam zrobić. A mnie interesuje, co wójt robi. To z naszej strony, na wnioski rady, druga sprawa. Niszczający budynek należący do zespołu szkół, czy budynki wręcz do zespołu szkół pracowniczych. Nie zadawała mnie pracownica ta odpowiedź, że oto nie grozi żadne niebezpieczeństwo ze strony tego budynku. Ten budynek niszczeje, nie ma szyb w tym budynku. Odpada farba, odpadają budynki. Przecież nie możemy czekać z tym majątkiem gminnym na to, że będzie stanowić zagrożenie. My tu mówimy o tego nowelizacjach, używaniu energii odnawialnej. Ja też się ten majątek, który mamy, o nim zapominamy. Tak? Nie można zrobić, bo najmniejsze straty to są te pierwsze straty. Czasami wystarczy coś odbiegować, zamalować i już. A propos funduszu słoweckich. Mam nadzieję, że żyjemy po barach absurdu. Radny Wojtek mówi, powinniśmy się cieszyć, powinniśmy być zadowoleni, bo to jest potrzebne. Zgadzam się. Ale trzeba pamiętać o tym, że ustawa o funduszu sołeckim, fundusz sołecki przeznaczony jest na zadania własne gminy. Na etapie oceny takiego wniosku, który zadanie miejskie, na zadaniu miejskim podejmuje się uchwała, że ten fundusz sołecki przeznaczy w danym roku na chodniku przy drodze powiatowej, to wójt powinien odrzucić taki wniosek. Ale dlaczego jestem za tym, żeby nie przeznaczać tych funduszy społecznych na takie inwestycje, nie na zadania własne? Nawet jak wójt to przypuszcza, to jest prawda. Dlatego, że my oczekujemy zwrotu wydanych środków z funduszu społecznych w wysokości 30-40%. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś kwestionuje takie wydatkowanie funduszu społecznych i tych zwrotów nie otrzymuje. To lepiej potem uchwalić, że środki spoza funduszu społecznych przeznaczyć na budowę tych chodników, bo z góry założymy, że tam tych zwrotów nie będzie. Natomiast fundusze sołeckie przeznaczę na takie wydatki, w efekcie zaowocują zgodami z tych funduszy sołeckich. Moim posłaniem jest takie obawy, polskie obawy, troszeczkę wyobrażać trzeba mieć, bo może być tak. I dlaczego my mamy iść drogą właśnie taką, żebyśmy się narażali na to, że to będzie kwestionowane. Jeszcze jedna sprawa tej sesji nadzwyczajnej. Pani Radczyni akurat wyszła. Bardzo wyraźnie ustawa o samorządzie gminnym mówi, że sesję nadzwyczajną może zwołać wójt lub 1/4 składu Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Proszę Państwa, my radni zostaliśmy telefonicznie w godzinie po sesji 16 lipca powiadomieni, że o 18 będzie sesja. Obowiązkiem tego, który zwołuje sesję, dostarczymy materiału na tę sesję. Ani materiału, ani przynajmniej na drugi dzień, jak była zwołana, to był jeszcze zachowano pewność. Ale tu nie było żadnych pewności. Proszę Państwa, to nie jest poważne traktowanie tematu. Naprawdę. Ja nie przyjmuję do wiadomości, że w czasie sesji nie wiedziano, przed sesją nie wiedziano, a potem na raz w ciągu godziny ktoś iluminacji doznał i nie wiedział, czy trzeba coś wybrać. No naprawdę to jest niepoważne traktowanie. Ja uważam, że to zwołanie to niedotrzymanie jest obowiązujących przepisów. Ja uważam, że każdy radny powinien się zastanawiać z tym materiałem i znać konsekwencje swoich decyzji, bo to naprawdę jeszcze się dzieje. Jeszcze jedna sprawa dotycząca skargi pani Wójtowej, bo się nie odniosłem do tego. Po prostu czytam te wyjaśnienia pani dyrektorowi Michala, który odnosił wrażenie, że też trochę uchwały, bo się głównie pani w naszych szkołach. No bo pani dyrektor potrzebuje decyzji, to powiecie, że w tygodniu parę dni jest za krótko, jednocześnie obowiązki nauczyciele w dziedzinie samokształcenia, szkolenie było bezpłatne, koszty wyjazdu tylko były powiedzmy do poniesienia przez oświatę. No i mam, ponieważ pani jest tutaj obecna, mam takie pytanie, jak jest to nauczyciele normalni, czy cała rada pedagogiczna jest szkoła, to jak się dnia, czy też rozumiem sobotę, niedzielę, czy też nie potrzebuje. No bardzo mi jest przykro,
szkoły. To było szkolenie w Warszawie dotyczące ucznia zdolnego. Takie szkolenia mogą być w ramach WDN. A co to jest WDN? Bo ja doszedłem do tego, tylko Państwo to wiecie z punktami. Dobry nauczyciel, to nie pisze WDN. Ale ja mam powiedzieć tak samo. Proszę mi pozwolić się dać odpowiedzi. Myślę, że kultura tego wymaga. Szkolenia, doskonalenia wynikają już chyba na 103 szkoły. I co rocznie? Ludzie wyjeżdżają bardzo w czas do pracy, wyjeżdżają rowerami.
wielkie pałka się mijają. Także tutaj to jest bezdyskusyjne w ogóle, jeżeli mieszkańcy podejmują decyzję chodnika, uważam, że to są ich pieniądze i oni mogą tym decydować. Niech to inny. A panie Boże, jak tutaj pan mówi na temat właśnie tych ogłoszeń. Jeżeli ogłoszenia są wymieszane prawidłowo, nadal są ogłoszeń. Więc proszę cię zapisać. Pan jest mieszkańcem Pasiewicz. Jaki ma obowiązek pana zapraszać na zebranie? Mi nie zdenerwowało to w gazecie dla pisali, że pan nie został zaproszony i nie zostanie. Nikogo osobiście nie prosiłam. Ktoś wyczytał na tablicy, więc przyszedł był na zebranie. Pan jest mieszkańcem Pasiewicz, tak samo pana obowiązują te same przepisy pośrednie mieszkańców. A jeszcze do tego pytań, że kurenty puszka ulicami idą, a że te kurenty nie docierają. To też jest nie moja wina, bo ja bym chciała tą kurentą iść od domu do domu. Ale ja mam 4 tablice na 4 tablicach, bo ogłoszenia są, więc proszę pytać, czy to jest wszystko zgodnie z tym. Ale pani sądzę, to jest jedna sprawa, bo to są pytania, tutaj być może tam klasyczne. Ogłoszenie okazało się, a nie on jest wybrane. To było tutaj o szkołę. Tu o szkołę, jak chodziło o konkretną sprawę szkoły. To było wszystkie w trybie, bo to ktoś się dowiedział, więc wymógł na mnie to zebranie. A konkretnie pani Iza. No, zwróćmy uwagę na to, no, ty mogła na mnie, że musimy robić zebranie, bo tak stara sprawa się zadziała, więc schowałam to, ja mogłam najszybciej. Pani Przewodnicząca, Szanowny Prezydent.
na każdej sesji o tych drogach gminy, a szczególnie o drogach powiatowych, bo gminne w jakiś sposób są realizowane i to nie jest wystawa. Szanowni Państwo, przypomnę w jednym zdaniu, że te drogi, sekundówki, no, mają 5 lat. Bo w 2009 roku się zaczęły robić. Pamiętam, że zaskoczyli wtedy większość gmin i miast w kraju. Ci, co mieli przygotowane przy prawach dokumentację, to zrealizowali. To w naszym powiecie, o dziwo, tylko przepisy jeden drogi zrealizowali. Ale następny, jakbyśmy wiedzieli o tym, zresztą my też się informowałem, jak byłem przewójtem, to wtedy automatycznie tych dróg przybywało i zrealizowaliśmy tą dużą drogę w ciągu. Jeśli chodzi o Julianów, no i później Kaszanowo i połowę drogi działacza w tej drogi. A druga połowa została zrealizowana z takim kołem. I szanowni Państwo, jesteśmy, dzisiaj mamy 12. Do końca września jest termin składania wniosków z zielonej drogi, tak zwane sekundówki, gminne i powiatowe. I tu dobra wiadomość dla nas. Ta nieszczęsna droga Dziękowina jest umieszczona na 2015 rok oficjalnie do dróg powiatowych, które po prostu będzie rozdzielone pieniądze. I do końca września, jak powiedziałem, składamy. Później dowiemy się, że ta granica pierwszego listopada, które drogi po prostu są jak do rankingu, jak wysoko i ile pieniędzy. Niektóre zostaną od razu, niektóre muszą po prostu czekać. I na odwołanie mamy niecały miesiąc. A później już do końca marca realizacja przetargi. A więc to jest ta droga, którą należy iść w granie, mówiąc tak, powtórzę. Ponieważ, szanowni Państwo, pieniędzy na drogi tak powiem nie będzie. Bo w Unii są duże pieniądze dla Polski, tylko że na drogi gminne, powiatowe, no to trzeba rzeczywiście się przebijać. A więc każdą drogę wykorzystamy. Jeśli chodzi o te nieszczęsne liczenie na mnie, czyli na szczęście na drugim miejscu, czy na piątym. Byliśmy w tym rankingu na piątym. 3 zadania odpowiedzi zostały zrealizowane. A więc jako czwarty, czy tak pierwszy, jest gmina Przystań i na drugiej pozycji jesteśmy, jest Bielik. I jeśli uzgodniono to na spotkaniu zarządu powiatu, a więc starostów, występów, wobec kierownictwa powiatu, to szanowni Państwo, jeśli zgodziliście się, bo to burmistrzu, na 10% dofinansowania, bo 80% z zewnątrz, a 20% do podziału między starostwo a gminę. To wiemy, że niektórym się to nie podoba, bo każdy pieniądz, zresztą poruszaliście i mówiliście o tym, który wychodzi z gminy do powiatu, i później będzie brakowało. Ale z drugiej strony, szanowni Państwo, to jest jedyna okazja, żeby po prostu zrobić drugi jak gminę. I chcę powiedzieć, to studzenia mnie, że jeśli chodzi o naszą gminę, to tych dróg zostało bardzo dużo. I to tak trzymać, jeśli chodzi o chodniki, no to też jedyna droga, że trzeba po prostu szukać regionalną izbę. Myślę, że mi tam nie będzie dzwonił, bo to nie mam nie. Tak, to już jest. Szanowni Państwo, wspomnę, że grube pieniądze idą na kanalizację, na oczyszczanie. Myśmy też jeszcze tu na tych samochodach. Ciągle byliśmy w czołówce i ciągle wydatki na taryce. Ale to poszło prawie poza oczyszczanie wszystko w ziemi. Ale my jak poczekamy i tu jak pewnie, jak stałem na zaszczytach, mówiłem, że chciałbym doczekać, kiedy drog pieniędzy na kanalizację pójdzie właśnie na Poleo, a że nie będzie woda Chrystus. I tak się dzieje, proszę Państwa. Są już miliony, ponad 4 miliony jest na razie wydawane, ponieważ jeszcze nie ma decyzji funduszu, który wydawała, że będzie zrobić. Ale one już są i my nie przepadły. A więc
będziemy po prostu zgodzić się i wtedy, szanowni państwo, łatwiej jest znaleźć pieniądze na chodnik. Wyobraźcie sobie teraz, że tylko jeden etap na świecie, drugi ten koniec wyobraźni. Gdybyśmy te pieniądze przesunęli na chodniki, to drodzy państwo, mielibyśmy prawie wszystkie chodniki zrobione. A więc cierpliwość. Początkowo mówię, żeby nie oszczędzać i tego, ten rzecz, żeby zrealizowali. Powstały nowe obiekty, przypomnę, że w 2004 roku tylko naszym kraju, takie gminy małe jak nasze, od 6 do 8 tysięcy mieszkańców, dwie placówki rzeczy odprawia. To ewenement, jak już się przez to przeszedł, ile razy przepraszałem mieszkańców, żeby poczekali, że nie można oszczędzać na oświaty, na dzieciach. Przez rok można poczekać, pół roku można zrobić. To było realizowane. A więc spokojnie przypomnę, że do końca września spadamy, do końca października kaplica rozpatrujemy i w okolicach 1 listopada 5 już będziemy mieli 3 miętowizna chodzi. I już tak bardzo szybko, bo wiem, że jesteście Państwo zmęczeni. Więc ja poruszałem teraz tę sprawę także na zebraniu miejskim w Lipie. Sprawa teraz jest remontu i odwodnienia. My odwodnienia, jeżeli to byli w latach 2006-2007, rok się wynikał, właśnie najpóźniej, zostało to zrealizowane. A więc zadanie kultury w stronę Leszczyku, jak mówię, i w dół, obok domu kultury, do tego cienki, tak powiem, centrum. A więc to było zrobione, więc dlatego no takie dziwne, że chcecie Państwo realizować ponowne obronienie. No to mnie, to myślę, że poszło, że nie będę raczej gminę, żeby to zrealizować. A więc to sprawdzę. Ma powstać może świat jednej, jednej, drugiej. Chcę tylko przypomnieć, szanowni Państwo, że izba regionalna w uroczysty sposób w Lipiu została otwarta 19 lipca 1975 roku z udziałem nieżyjącej już w świętej pamięci Michaliny Szczęsnej i wielu wielkich innych dodanych. A więc teraz tego trzeba ochronić to, co już jest. Po izbie jest prawie 30 obrazów, może dla wielu słowa w niektórych, ale 30 prac Józefa Szczęsnego, którym zawsze to zrobimy. To u nas jest. To tak było zdjęcie tej sali, to się mniejszy. No i teraz przy remoncie, to Państwo zawsze trzeba uważać, żeby to wszystko ocalało. Myślę, że nie muszę o tym mówić więcej. A więc materiały, eksponaty jest ich tyle, że już by można jakiś przyczółek muzeum się mamy na myśli coś większego, po prostu to. Ale to jeszcze jak pierwsze gminy na tym województwie od głosu zrobili na naszej ziemi. Drogi na razie, pani Wójt wspomniała, że będziecie kierować wniosek, tylko że tak już powiedziałem, jeśli następne drugi, to jest czas tylko do końca wcześniej. Jeśli będzie trzeba się projekty, to wtedy nie będę się, że tak powiem, wypowiadał. Ale my, szanowni państwo, moi ludzie, tak powiem, ja, myśmy przygotowali wniosek i on, że tak powiem, atakował Katowice. Ale przesunięto nas w oficjalnie, że jest to zrealizowany, że jest po prostu zaakceptowany, ale po prostu na rezerwę został przesunięty. A więc było to już wyborze. I tak trzeba się po prostu trzymać. I więc jeśli by chodzi o skutki, to trzeba by było uważać na pewno nie zabrać. I zobaczcie sobie jeszcze na mnie. I lasy. Wyszliście. Przypominam, że sobie Państwo, to jest świeża sprawa. Temu dziękowano. Jedna osoba siedziała na spokojnie,
Miał nadzieję, że i jemu podziękuję, bo to się zaczęło właśnie tak, że przygotowaliśmy tak szczegółowy w maju 2007 roku, że wszystkie zadania na gminie drogomiejskie, oprócz drogi Brzesko, Brzuski, Brzesko, wszystkie drogi mają udział nasz. Ja to już kiedyś mówiłem, ale nie muszę to powtarzać, no często jeszcze raz, że gdy jeden drogowy nie ofiarował, jakieś obwodnice strzepić, żeby tam mógł jakiś zakres, który tam nie ma. Dużo znajomych